Recording in progress. Zaczęło się to. Okej, okay. Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich. Ja nazywam się Tomasz Włosławski, jestem absolwentem Waszego liceum. A ja nazywam się Piotr Traczyk, jestem absolwentem innego liceum. Dokładnie. I tutaj razem z Piotrkiem chcemy opowiedzieć Wam troszeczkę o eksperymencie Compact Muon Solenoid, jednym z czterech dużych eksperymentów na Wielkim Zderzaczu Hadronów. W tej chwili znajdujemy się na powierzchni Ziemi, w sali sterowania, w control roomie eksperymentu CMS w miejscowości Cessy we Francji. Niedaleko Mont Blanca, niedaleko Jeziora Genewskiego. Kolega Piotrek zjedzie wkrótce pod ziemię i pokaże Wam, jak to wszystko wygląda od środka. Ja z kolei mogę Wam opowiedzieć troszeczkę rzeczy związanych ogólnie z CERN-em i naszym funkcjonowaniem. Zatem chciałem również podziękować tutaj i przedstawić kolegę Zoltana i Noemi, dzięki którym w ogóle ta cała wirtualna wizyta może się odbyć. Oni tutaj odpowiadają za wszelkie sprawy techniczne, streaming, Zooma. Jak również chciałem bardzo podziękować kolegom z ELO i panu profesorowi Grabowskiemu za możliwość zorganizowania tej wizyty. Dobrze, zatem jak wspominałem, jesteśmy w CERN-ie, konkretnie w punkcie 5 Wielkiego Zderzacza Hadronów. Zoltan, can you get me the picture of, yes, of course, of our accelerator complex, the one with the lake? Więc żółty pierścień tutaj na tej mapie to jest cały LHC, Wielki Zderzacz Hadronów i CMS jest tutaj z lewej. Pozostałe cztery eksperymenty duże nazywają się LHCB, Atlas i ALICE. Cały ten akcelerator to jest podziemny tunel całkowicie pod ziemią, od 100 do 150 metrów, ma 27 km długości. Yeah. Tak, więc tak to mniej więcej wygląda. Po lewej mamy Jezioro Genewskie i Alpy, po prawej mamy Jurę, w środku natomiast znajduje się dolina, w której leży Genewa, mamy jezioro, rzekę Rodan i troszeczkę na północ od Genewy znajduje się cały kompleks akceleratorów. Więc wszystkie te eksperymenty mieszczą się głęboko pod ziemią w tak zwanych kawernach, do których prowadzą, my to nazywamy, tak, szyby, w których zjeżdża się troszeczkę czasu specjalnymi windami. Otóż dlaczego to wszystko jest pod ziemią? Kiedy zderzamy ze sobą cząstki, mają one sporą energię i to wszystko, co wylatuje, stanowi promieniowanie jonizujące, które, jak pewnie na fizyce mieliście, nie jest zbyt zdrowe dla ludzi. Poza tym trudno byłoby też z praktycznych względów wybudować tak wielką maszynę na powierzchni Ziemi. Znaczy jest jeden, can you tell us the photo again, the first yep. one? Jest jeden bardzo praktyczny powód, dla którego to jest pod ziemią, abstrahując od tego, że to jest promieniowanie i tak dalej, to jeżeli popatrzycie na 27 km tunelu biegnącego tutaj po okolicy, okazuje się, że dużo taniej jest wykopać 27 km tunelu, niż kupić 27 km gruntu, gdzie ten akcelerator miałby sobie stać, bo jeżeli jest pod ziemią, no to tej ziemi jakby nad akceleratorem mieszkają ludzie, mają swoje działki, są miasta i tak dalej. Więc taniej jest po prostu wykopać tunel, niż robić to na powierzchni. Tych akceleratorów, accelerator complex, please. Yep. Tych akceleratorów jest, mamy tak naprawdę kilka. Ten najbardziej znany LHC jest największym z nich, jest 27-kilometrowym. 27 km obwodu, ale tych akceleratorów jest cały ciąg, bo przyspieszanie cząstek to jest taki proces wieloetapowy, trochę tak jak przyspieszanie samochodu, który ma skrzynię biegu, to też się po kolei rozpędza na pierwszym biegu, na drugim, na trzecim, na czwartym i tak samo tutaj mamy pięć biegów.
Pierwszy bieg to jest tutaj podpisany jako Linak, to jest stary obrazek, to już jest w tej chwili Linak 4. Tak. Został zaprojektowany, wymieniony tak naprawdę, zastąpiony przez inny akcelerator. Więc trząski zaczynają z takiego króciutkiego, kilkudziesięciometrowego akceleratora liniowego, zwanego Linakiem. Potem, to jest pierwszy bieg, jedynka, potem dwójka to jest booster, gdzie ta wiązka jest przyspieszana do odrobinę większej energii, następnie jest proton-synchrotron, następnie jest super proton-synchrotron, już całkiem spory, 7 km obwodu i potem wiązka z super proton-synchrotrona jest wstrzykiwana do LHC w dwóch kierunkach. Super proton-synchrotron w SPS-ie, czyli super proton-synchrotronie, ona krąży w jednym kierunku, po czym mamy tutaj takie, widać po prawej i po lewej takie linie transferowe, które powodują, że tą wiązkę można wstrzyknąć do LHC w dwóch kierunkach i ona w dwóch takich rurach wewnątrz LHC, te dwie wiązki de facto w przeciwne strony krążą i w czterech punktach, w tych czterech wielkich eksperymentach, tam gdzie są cztery wielkie eksperymenty, o których przed chwilą mówił Tomek, w czterech punktach te wiązki się krzyżują i tam mamy zderzenia. No i w tych miejscach są umieszczone eksperymenty, czyli detektory cząstek, czyli coś, co jest wybudowane wokół takiego punktu zderzeń, otacza go ze wszystkich stron, żeby złapać wszystko, co z takiego zderzenia wyleci, co w takim zderzeniu powstaje. No i jednym właśnie z takich urządzeń jest detektor CMS, który zaraz zabiorę Was na spacer pod ziemię, żeby Wam ten detektor pokazać. So I think I can start, I can yes. start walking. And, mm-hmm. and Tomasz, so, więc Tomek będzie teraz, Tomek zostaje tutaj, a ja pojadę pod ziemię i będziemy we dwóch z wami tutaj konwersować. I pamiętajcie, jeżeli słusznie, na koniec zrobimy chwilę na pytania, jakbyście mieli jakieś pytania do nas, ale generalnie, jeżeli na bieżąco my coś mówimy i chcielibyście o coś zapytać, żeby coś objaśnić, wyjaśnić, to włączajcie mikrofon i pytajcie, my z przyjemnością z Wami podejmiemy konwersację. Dokładnie. Dobra, to ja się przełączam na inny zestaw. Zatem Piotrek tam już się szykuje do zejścia pod ziemię, ale przy okazji pokażę Wam ten control room, w którym jesteśmy, czyli salę, w której steruje się eksperymentem, obserwuje jego status. Mamy tutaj całą masę, jak widzicie, komputerów, monitorów, o których przeznaczeniu ja nie mam zielonego pojęcia, ale może Piotrek Wam opowie. Tymczasem mamy też chwilę na Wasze pytania. Jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie działania CERN-u, tego, co tu robimy, nie krępujcie się, jestem po to, żeby udzielić Wam na ten temat informacji. Dobra, to takie pytanie ekonomiczne. Ile kosztowało budowanie takiego reaktora? Znaczy nie reaktora, akceleratora. Z tego, co pamiętam, koszt LHC to było około 8 miliardów franków. To jest mniej więcej tyle, co Polska dała za eskadrę F-16 swojego czasu. Ewentualnie koszt czterech bombowców B-2. Albo mniej więcej 1,6 kosztu wojny w Iraku. Tak, żeby to ustawić jakoś w perspektywie. Czy jeszcze jest jakieś pytanie, bo nie widzę. Tak. Ja bym tylko chciał dla ludzi dać tego informację. Jeżeli macie pytanie jakieś, to podnieście rękę i od razu podejdę z mikrofonem dla zrozumienia. Okej, okay, bo my, ja na przykład nie, ja na przykład was nie widzę, więc ja po prostu na pytanie zareaguję, jak je usłyszę. Nie zareaguję na rękę, bo jej nie zobaczę. Dobra, to może ja powiem dwa słowa o sali kontroli. Więc taki eksperyment. Akcelerator zderza cząstki w trybie w zasadzie ciągłym. To znaczy, jak mamy w akceleratorze wiązkę, to my zderzamy cząstki cały czas. I ponieważ staramy się tych zderzeń mieć jak najwięcej w skali roku, bo ilość danych nam się przekłada na to, jak bardzo możemy, na odkrycia, które możemy zrobić. Więc dla nas w zasadzie każda godzina zderzania cząstek jest cenna. I z tego powodu tego typu eksperymenty pracują non-stop.
non-stop przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i tylko co jakiś czas są jakieś przerwy na poprawienie czegoś, na przełączenie jakichś urządzeń, na tego typu sprawy. W związku z tym ta sala kontroli, w której tutaj jesteśmy, ona jest obsadzona przez minimalną załogę kilku osób permanentnie. Tutaj zawsze musi być kilka osób, a w czasie, kiedy bierzemy dane, tutaj na stałe jest tak powiedzmy z 5, 7, 10 osób siedzących tutaj za różnymi biurkami, które tutaj widać. Tutaj jest na przykład kącik zarządzania tym, czy w detektorze jest wszystko ok, czy temperatury wszystkich detektorów są w porządku, stężenie gazów, czy jakichś ludzi nie ma w środku. Tutaj widać na kamerkach mamy obrazy z wszystkich punktów dostępowych, gdzie można do detektora wchodzić. Mnóstwo różnych podglądów, co gdzie się dzieje, czy wszystkie systemy takie standardowe, napięcia, temperatury, czy wszystko z grubsza działa tak, jak trzeba. Natomiast tutaj po przeciwnej stronie mamy biurko ludzi, którzy rozmawiają, zajmują się komunikacją z akceleratorem LHC. Sprawdzają, co do nas wchodzi, jakiego typu wiązka wchodzi, ile tak naprawdę tych zderzeń jest, czy ta wiązka jest stabilna, czy coś się z nią dzieje nie tak. To jest też monitorowane w czasie rzeczywistym. Jak przejdziemy sobie w tą stronę, tutaj mamy podgląd od zaplecza, jak wygląda reszta naszej wizyty, ale generalnie to jest krzesło kapitana statku. To jest tak zwany, po angielsku się mówi na to shift leader, czyli kierownik szychty, kierownik zmiany, czyli osoba, która jakby podejmuje wszystkie, jeżeli trzeba podjąć jakąś decyzję, no to ta osoba zajmuje się tym. Taka osoba tutaj zawsze musi być. Widać, w tej chwili nikt nie siedzi, ale to nie znaczy, że tutaj nikt liderem nie jest, bo zawsze ktoś musi być. A ten kącik tutaj, który w tej chwili nie, tutaj w zasadzie nikogo nie ma poza naszą obsługą wycieczki, bo w tej chwili nie bierzemy danych, ale generalnie tutaj są ludzie, którzy odpowiadają za system zbierania danych. Na przykład, czyli detektor rejestruje zderzenia, ale te zderzenia potem muszą być gdzieś zapisane na jakichś dyskach, na jakichś taśmach, na czymkolwiek, w jakichś macierzach w sieci. System, który to robi, jest tutaj obsługiwany z jednego z tych biurek. Tutaj po lewej jest obsługa systemu, który nazywamy, po angielsku się nazywa trigger, a po polsku się nazywa system wyzwalania. I to jest coś takiego, co wybiera, które zderzenia my zapisujemy, bo nie da się niestety zapisać wszystkich zderzeń, które się w takim detektorze, które mają miejsce, bo ich jest w każdej sekundzie 40 milionów. 40 milionów zderzeń na sekundę. Ich jest z LHC zderza cząstki bardzo, bardzo często, bo my tych zderzeń potrzebujemy bardzo, bardzo dużo, bo to, czego my szukamy, jest przeraźliwie rzadkie. Na przykład cząstka Higgsa odkryta w 2012 roku, ona się produkuje w takim zderzeniu raz na miliard zderzeń. Więc jeżeli byśmy mieli, nie wiem, 3 zderzenia na sekundę, czy tam 50, czy coś takiego, to byśmy nigdy tej cząstki nie znaleźli. Musimy mieć 40 milionów zderzeń w każdej sekundzie, żeby mieć szansę w ogóle cokolwiek zobaczyć, ale 40 milionów zderzeń na sekundę nie da się zapisać, bo każde zderzenie to jest około megabajta i nie istnieje technologia, która jest w stanie zapisywać 40 milionów megabajtów na sekundę. Już pomijam to, gdzie byśmy potem to mieli trzymać. Więc jest tutaj system wyzwalania, który z tych 40 milionów na sekundę wybiera około 1000 najciekawszych na bieżąco. Tak jak one przychodzą, mówią to tak, to nie, to nie, to nie, to nie, to tak, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie. I tylko to zapisujemy. Nic innego więcej nigdy nie zobaczymy, więc to też musi działać odpowiednio. I tutaj jest kącik ludzi, którzy się tym zajmują. A po drugiej stronie, to już nie będę wchodził w szczegóły, ale tam jest cały kącik, gdzie są ludzie zajmujący się poszczególnymi elementami detektora. Bo detektor składa się z różnych elementów, które te cząstki mierzą na przeróżne sposoby i każdy z nich to jest osobna ekipa, osobna grupa kilku instytucji, uniwersytetów, politechnik całego świata, która zajmuje się najpierw zbudowaniem, a potem obsługą i działaniem tego elementu detektora i każdy tutaj ma swój kącik i oni tutaj wszyscy są. Dobra, to chodźmy dalej w stronę... A, dobrze, dostaję tutaj sygnały, znaki z zaplanu, że bym poszedł nielegalnie, bo pod ziemię trzeba mieć kask. Dokładnie, mamy dość ścisłe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Poza tym instalacje podziemne są dość ciasne i naprawdę można zrobić sobie tam czasami krzywdę, po prostu uderzając się w coś. Poza tym mamy innego rodzaju zagrożenia też, na przykład kriogeniczne temperatury.
magnes detektora pracuje w temperaturze 2 kelwinów, o ile dobrze pamiętam, czyli minus 260 Celsjusza. Piotrek tymczasem udaje się do hali eksperymentu. Przekazuję mu mikrofon. Zanim zjedziemy pod ziemię, chciałem tylko pokazać... Can we go from this side to better... Chciałem tylko pokazać model detektora, żebyśmy, jak już go zobaczymy, bo tutaj mamy jakby taki model z przekrojem, dzięki czemu widać bardziej jakby z czego on jest złożony, bo pod ziemią to już zobaczymy go od zewnątrz, nie zobaczymy co jest w środku. Więc tylko tak, żeby was trochę zorientować w sytuacji, jak znajdę odpowiedni przycisk, o, tu. A nie, to jest niepodłączone. It doesn't work. No dobra, to poradzę sobie bez przycisków. Detektor, jak widzicie, ma kształt walca. Natomiast wiązki wchodzą z tej strony i z tej strony i w centrum tego walca następują zderzenia. No i teraz w takim zderzeniu cząstki wylatują praktycznie w każdym kierunku. Więc ten walec obudowuje ten punkt zderzeń ze wszystkich stron, tak żeby wszystko, co w tym zderzeniu powstanie, zostało złapane i zmierzone. Oczywiście wszystko poza tym, co wyleci bardzo do przodu albo bardzo do tyłu, no tego niestety nie zmierzymy, ale fizyka tych zderzeń jest taka, że najciekawsze rzeczy tak naprawdę dzieją się jakby w płaszczyźnie poprzecznej, prostopadle do punktu zderzenia. Więc ten walec składa się z dwóch elementów, z walca i z pokrywek do walca. To znaczy mamy taką część, no właśnie, mamy część, która jest tak naprawdę otacza punkt zderzeń w ten sposób, jak walec, czyli jak powstaną cząstki i wylecą w ten sposób, no to trafią nam w tą powiedzmy walcową część. A żeby złapać te cząstki, które lecą do przodu i do tyłu, no to ten walec ma z dwóch stron pokrywki. Teraz to, co jest charakterystyczne w CMS-ie, to CMS składa się z elementów, z niezależnych elementów, z takich pierścieni, które można niezależnie przesuwać. Część walcowa to jest tak naprawdę, to nie jest jeden walec, tylko to jest pięć takich pierścieni połączonych razem. I je tutaj widać, to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Pięć takich elementów tworzących walec, a pokrywki to jest raz, dwa, trzy i czwarty malutki, takie tarcze, które ten walec zamykają. I każdy z takich elementów można niezależnie przesuwać. W tej chwili, jak mieliśmy na 2 lata przerwę w działaniu akceleratora, nie było zderzeń, to ten detektor był pootwierany, te elementy były porozsuwane po to, żebyśmy mogli mieć dostęp do środka i mogli tam w środku pracować. Teraz już jest, zresztą zaraz zjedziemy pod ziemię i zobaczymy, teraz jest zamknięty. Jeszcze tylko zanim zjedziemy pod ziemię, dwa słowa o tym, co tu jest w środku. Więc punkt zderzeń jest otoczony przez warstwy różnych detektorów, które mierzą te cząstki na przeróżne sposoby, ale to, co jest najważniejsze, no, w pewnym sensie, bez czego ten detektor by nie działał i to, od czego też bierze swoją nazwę, to jest magnes, solenoid, od którego jest nazwa CMS, bo CMS to jest, skrót się rozwija, compact muon solenoid. Więc od tego magnesu tak naprawdę został też częściowo nazwany detektor, bo to nie jest byle magnes. Jego tutaj widać, nie mogę go zapalić niestety, więc ciężko jest go pokazać, ale to jest taka szara beczka tutaj mniej więcej w połowie grubości tego walca. To jest magnes, który, to jest solenoid, czyli cewka. Cewka, która ma mniej więcej 6 metrów średnicy, 13 metrów długości, a pole magnetyczne w środku, które ona wytwarza, to jest niecałe 4 Tesla. Nie ma drugiego takiego magnesu na świecie, który byłby w stanie wytworzyć tak kolosalne pole magnetyczne w tak olbrzymiej odległości. To jest magnes nadprzewodzący, bo żeby wytworzyć tak olbrzymie pole magnetyczne, przez uzwojenie tej cewki musi płynąć 20 tysięcy amperów. 20 tysięcy amperów, czyli 20 tysięcy razy więcej niż płynie przez ładowarkę do telefonu albo 2000 razy więcej niż powiedzmy w gniazdku elektrycznym jesteśmy w stanie czajnik pobrać prądu. Więc i ta cewka wytwarza pole magnetyczne, które ugina trajektorię cząstek w zależności od tego, jak dużą mają energię. Cząstki o większej energii, a tak naprawdę o większym pędzie są uginane przez to pole magnetyczne mniej, a cząstki o niskich energiach są uginane bardziej. Więc jeżeli jesteśmy w stanie te tory cząstek zobaczyć,
to z ich zakrzywienia jesteśmy w stanie zmierzyć ich energię, czy też tak naprawdę pęd. I do tego służą detektory śladowe, które są najbliżej, tam w samym środku, najbliżej punktu zderzeń, są detektory, które patrzą na trajektorię cząstek. I też na zewnątrz, w tej całej czerwonej strukturze, są detektory, które patrzą na trajektorię tak naprawdę mionów w tym przypadku, bo miony to są jedyne cząstki, które dolatują tam na sam koniec. A pomiędzy są detektory zwane kalorymetrami, czyli detektory, które mierzą energię cząstek poprzez zatrzymanie ich. To znaczy, to są z bardzo grubego materiału, z bardzo ciężkiego materiału typu mosiądz albo ołów, albo związki ołowiu, w którym te cząstki grzęzną, oddają swoją energię. My mierzymy, ile tej energii oddały, a ponieważ one oddały wszystko, co miały, to jak zmierzymy energię oddaną przez cząstkę, no to wiemy, ile tej energii cząstki miały. Więc w ten sposób jesteśmy w stanie zmierzyć energię, którą miały te cząstki, po prostu zabierając im ją. Więc to są takie dwa sposoby pomiaru cząstek w tym detektorze, w zasadzie w większości detektorów, albo przez patrzenie na trajektorię cząstek w polu magnetycznym, albo przez zatrzymywanie ich, zabieranie im energii i patrzenie, ile energii nam oddały. To tak dwa słowa wstępów jakby o samym detektorze, a teraz pojedźmy pod ziemię, żeby go w ogóle zobaczyć. Więc żeby się tam dostać, to nie jest takie banalne. Tutaj wszędzie gdzieś można sobie wejść przy pomocy takiej karty, którą każdy pracownik ma, która otwiera drzwi, ale żeby wjechać pod ziemię, to system musi sprawdzić nie tylko, że ja mam kartę i że mi wolno, ale że ja jestem tą samą osobą, co ta osoba na karcie. I w ten sposób, żeby to osiągnąć, ja będę musiał pokazać systemowi swoje oko i system sprawdzić, czy to jest oko właściwego człowieka. Więc najpierw muszę przeskanować swój dozymetr, żeby system sprawdził, czy mi w ogóle wolno tam jechać. I zaraz się okaże, czy wolno. Ale chyba wolno, bo drzwi się otwierają. Więc teraz muszę wejść do środka i pokazać oko. Do stosownej kamerki. O, chyba się udało. Dobra, to teraz zaczekam, bo Noemi, która trzyma telefon, musi zrobić dokładnie to samo. Również udowodnić, że jest godna, żeby zjechać pod ziemię. To chwilę trwa, ale na szczęście udało nam się za pierwszym razem, bo to wcale nie zawsze się udaje za pierwszym razem. Ten system potrafi być dość chimeryczny, bo on nie tylko sprawdza, to jest tak naprawdę skaner siatkówki, więc on nie tylko sprawdza, czy siatkówka osoby wchodzącej pasuje do tej bazy danych, ale też sprawdza, czy to jest jedna osoba, a czy przypadkiem dwie osoby nie próbują wejść jednocześnie przez tą bramkę. O, otwiera nam się winda. Dobra, to jedźmy w dół, pewnie za chwilę nas urwie i połączymy się z wami z powrotem pod ziemią. Jedziemy 100 metrów w dół w tej chwili, specjalnie do tego celu przeznaczoną windą. Tomasz, ja może oddam ci głos na chwilę, bo zaraz... Jasne, no właśnie Piotrka zerwało, niestety winda to jest świetna klatka Faradaya i sygnały radiowe niezbyt dobrze do niej docierają. Nawiasem mówiąc, w tunelu mamy specjalny Wi-Fi i specjalny system komunikacji radiowej na wypadek jakiejś sytuacji wyjątkowej. Tymczasem chyba streaming jednak wrócił, bo widzę licznik w windzie, który chyba działa. Natomiast czy macie mówię jakieś... Jesteśmy. O, jesteście, dobra. To ja mówię, zwracam głos Piotrkowi. Oni już są prawie 100 metrów pod ziemią. Nie pamiętam dokładnie, na jakiej głębokości jest detektor. Jest kanoniczne 100 metrów praktycznie. Kanoniczne 100 metrów, tak? Akurat ta kawerna. I my właśnie teraz zjechaliśmy na... Super. Zjechaliśmy na samo dno. Będziemy spacerować po jakby podłodze, na której stoi detektor, a potem wejdziemy sobie trochę wyżej na rusztowanie. Tylko ja muszę znowu przeskanować się przez skaner, bo to w dwóch miejscach jest sprawdzanie. Bo tak naprawdę inne uprawnienia trzeba mieć, żeby wejść tutaj, gdzie w tej chwili jesteśmy, a inne uprawnienia trzeba mieć, żeby wejść już do właściwej hali z eksperymentem. W tej chwili jesteśmy na wysokości eksperymentu, ale nie w samym eksperymencie. Nas od eksperymentu oddziela mniej więcej 7 metrów betonu,
I w tej chwili, jeżeli w akceleratorze byłyby zderzenia, to my byśmy mogli tutaj być. Jak w trakcie normalnie przez najbliższe 3 lata, jeżeli ktoś z was przyjedzie na przykład tutaj, będzie trochę spokoju z COVID-em, będą normalne wycieczki i tak dalej, bo my zabieramy wycieczki normalnie, jak nie ma restrykcji związanych z epidemią, no to zabieramy wycieczki pod ziemię bez przerwy, praktycznie po kilka dziennie. Tylko wtedy, ponieważ są zderzenia, jest promieniowanie, to nie da się wejść do hali z eksperymentem i najbliżej, jak się da podjechać do eksperymentu, to jest tu, gdzie jesteśmy w tej chwili. Tak naprawdę piętro wyżej, ale obok. Natomiast, żeby wejść już do samego eksperymentu, no to trzeba znowu się przeskanować i system musi też wiedzieć, czy tam się w ogóle da wchodzić, czy nie. No w tej chwili się da, dlatego możemy to zrobić. Więc ja muszę po raz kolejny się tutaj wylegitymować swoim okiem. O. No właśnie, teraz mi się nie udało, bo ten system sprawdza, tak jak mówiłem wcześniej, chyba mówiłem, nie wiem, czy mnie wtedy nie urwało. Ten system sprawdza, czy ja tutaj wchodzę w pojedynkę, czy może mam na przykład gdzieś pod ramię kolegę czy też koleżankę, którego próbuję przemycić nielegalnie. I tutaj jest na przykład parę podczerwonych promieni, które można tylko przekroczyć określoną ilość razy. Na przykład na dole 2 razy, jedną nogą, potem drugą nogą, a wyżej raz. Tułowiem, powiedzmy, albo szyją, albo czymś takim. Jak coś człowiekowi na przykład dynda, nie wiem, jakiś ma plecak czy coś, no to potrafi ten system skomplikować, nie skomplikować, tylko oszukać. I system czasami myśli, że ja próbuję wejść w 2 osoby, mimo że jestem jedną osobą. Tam też jest taki kwadracik na podłodze, na którym trzeba stanąć, ten system wagę osoby, która stoi na tym kwadraciku i sprawdza, czy to mniej więcej odpowiada jednej osobie, czy dwóm i czy ktoś nie stoi poza kwadracikiem. Jest taka cała seria różnych utrudnień, które powodują, że czasami wejście się odbywa na 2 albo 3 razy, bo system akurat będzie miał jakiś problem, no ale jak widać za drugim razem wyszło. Dobra, to chodźmy już do hali z detektorem. Noemi, we don't expect to drop out right here, right? This is here there's good coverage. Okay. Dobra, to tutaj musimy takim malutkim tunelem sobie przejść. 2 kroki. Tutaj, jak widzicie, cały czas jest pod ziemią Wi-Fi, jak również jest nawet sieć komórkowa. CERN zainstalował transmitery sieci komórkowej i tutaj normalnie pod ziemią, 100 metrów pod ziemią działa telefon. Jakbym chciał na przykład zadzwonić, nie wiem, po pomoc albo do kolegi. No dobra. A tymczasem... cześć. Proszę bardzo, kolega z Polski. Jak widać, Polacy są wszędzie. Oto nasz detektor. Ja nie wspominaliśmy nic z Tomkiem o tym, jaki to ma rozmiar. Teraz możecie sobie zobaczyć na własne oczy. Ja może podejdę do niego. Stay there. Żebyście zobaczyli, jak to się ma do przeciętnego wzrostu człowieka. Ja mam, podejrzewam, no 2 metrów z kaskiem jeszcze nie mam, ale trochę mniej. Ten detektor ma około 14 metrów średnicy, 14 metrów średnicy i około 23 mniej więcej metry długości. Ale to, co w nim jest zabawne, to jest poza rozmiarem, to jest to, ile on waży, bo to jest najcięższy detektor przy LHC. On waży 14 milionów kilogramów, 14 tysięcy ton. I to głównie przez to, że to wszystko, co tutaj widzicie na czerwono, te wszystkie czerwone struktury, to jest lita stal. To są ten dysk, ten 14-metrowy dysk, to jest dysk z litej stali o grubości mniej więcej 30 centymetrów. I to, samo to, waży niecałe 1000 ton. A takich dysków jest 11, tam jeszcze są powkładane dodatkowe inne rzeczy. W sumie to waży 14 tysięcy ton. I teraz ciekawostka, jak my w takim razie to otwieramy i zamykamy. No ja mówiłem, że te wszystkie rzeczy można przesuwać i to sobie tutaj jeździ po podłodze. To jak my chcemy to rozsunąć, to jak my przesuwamy coś, co waży 1 000 000 kilogramów, bo taka jedna tarcza waży powiedzmy rzędu 1 000 000 kilogramów. No więc to się odbywa na poduszkach powierzchnych. Show the feet, please. I'll talk about the feet system. Więc te pomarańczowe
ta taka pomarańczowa stopa, to jest tak naprawdę poduszka powietrzna. Tutaj jest stłoczone powietrze pod ciśnieniem, teraz zapomniałem jakim, chyba 23 atmosfery. I to powoduje, że każdy taki element detektora ma cztery takie nogi i on się na tych czterech nogach unosi o mniej więcej pół centymetra do góry, jak poduszkowiec. To się po prostu unosi troszeczkę w powietrze i w tym momencie tarcie o podłogę praktycznie znika, no bo to wisi po prostu na poduszce powietrznej i wtedy przy pomocy takich stalowych lin, które są tutaj przymocowane do tych elementów, my możemy je sobie po tej naszej hali przesuwać w tej i we w te. Jak to jest robione, to zobaczycie niedługo, bo kończymy właśnie pracę nad filmem, który pokazuje, jak detektor był zamykany kilka tygodni temu i ten film mam nadzieję skończyć w tydzień czy dwa i pewnie jakoś w ciągu w tym miesiącu czy drugim gdzieś na terenowych stronach na Facebooku, YouTubie i CMS-owych zresztą to będzie opublikowane, będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. No a teraz może się jeszcze przejdziemy. Tylko się jeszcze zapytam, gdzie mogę iść, a gdzie nie, bo nie pamiętam. So Noemi, where can I go? We can go one, two levels up. We can just go here, but okay. Dobra, to przejdźmy się. Więc okej. Okay. Tego akurat nie byłem świadom, ale detektor nie jest w 100% zamknięty. Tutaj widzicie, że tak naprawdę dwa koła są jeszcze odsunięte, bo jeden taki pierścień to jest odtąd dotąd. Więc tutaj mamy jeden, a tam mamy drugi. Więc dwa pierścienie, czyli CMS jeszcze nie jest całkowicie zamknięty. Tego nie byłem świadom w ogóle. Myślałem, że on już jest całkiem pozamykany. Ach, bo oni instalują tam, dobra, instalują nowe elementy. Teraz już widzę. Więc to, co widać tutaj, to co widać tutaj, te taki, powiedzmy, wachlarz różnych srebrnych modułów, to są detektory mionów. To są takie olbrzymie urządzenia, które patrzą, jak przez ten detektor przelatują cząstki zwane mionami, to one zostawiają sygnał w tych detektorach i dzięki temu my jesteśmy w stanie potem trajektorię tych mionów odtworzyć, patrząc po prostu, gdzie zostawiły sygnały w tych elementach. I tutaj zaś się trwa instalacja nowych elementów i dlatego to jest otwarte i można to widzieć. Zobaczmy sobie może w drugą stronę. Jak popatrzymy sobie na, to jest jeszcze innego rodzaju widok, jak popatrzymy jakby na koło, które w tej chwili jest odsunięte, to też są detektory mionów, tylko tak naprawdę lepiej widoczne, bo tutaj je widzimy od przodu, tam widzieliśmy je od tyłu. A ta srebrna rura, którą tam widać w środku, to jest rura wiązki, the beam pipe. To jest rura wiązki, więc wiązka z LHC leci dokładnie tamtędy, wewnątrz tej tuby, w kierunku punktu zderzeń, który jest jeszcze tam dalej po prawej stronie, bo w tej chwili on już jest wewnątrz detektora, tego punktu nie zobaczymy, bo on jest ze wszystkich stron obudowany przez detektor. Dobra, przejdźmy się kawałek dalej. Więc teraz idziemy, jakby mijamy część, tak zwaną beczkę, czyli część detektora, która jest walcem. Więc tutaj niestety no, z dołu jakoś strasznie dużo nie widać, bo to po prostu jest wszystko pozamykane. Zaraz się przejdziemy wyżej i zobaczymy to jeszcze z innej strony. O, i po tym krótkim spacerze doszliśmy na drugi koniec detektora. Tutaj, co ciekawe, możecie zobaczyć, can you show the cables? Tutaj możecie zobaczyć właśnie liny, które są używane do ciągnięcia tych elementów po podłodze. One są, no w tej chwili te liny po prostu leżą na podłodze. Tutaj nawet widać system, którym można je przyczepić, jakieś takie stalowe zaciski, przy pomocy których można te liny przyczepić do tego żółtego elementu, który już jest przytwierdzony do fragmentu detektora. Więc jeżeli to się tutaj zaciśnie, to ciągnąc za tą linę jesteśmy w stanie cały ten fragment detektora sobie przesuwać pod warunkiem oczywiście, że on na tych poduszkach powierzchniach będzie uniesiony, bo przypominam, to waży milion kilogramów. To waży milion kilogramów i tego tak przeciągnąć po prostu łatwo niestety nie jest. No tutaj też mamy w całej okazałości widoczną linię, widoczną, nie linię, jak to się mówi, rurę wiązki. Rurę wiązki, która wychodzi tutaj ze ściany po prawej, leci sobie, leci i wchodzi do detektora.
Więc tam po prawej stronie, kilka metrów dalej w głąb, zaczyna się już tunel LHC, po czym jakby tam sobie zacząć spacerować, no to on zakręca lekko, teraz nie wiem, czy prawo, czy w lewo, bo się kompletnie zakręciłem, nie jestem pewien, która jest, gdzie jest gdzie. No i mi LHC Benz, which way is Geneva? In that way, yeah, that's what I thought. Dobra, to teraz już wiem. Zakręca w prawo i po 27 kilometrach spaceru byśmy wrócili z powrotem po przeciwnej stronie tej hali, obszedłszy całe LHC dookoła. Dobra, chodźmy trochę wyżej, obejrzeć sobie, jak to wygląda z innej perspektywy. Czy macie jakieś pytania tymczasem? Jak macie jakieś pytania, to śmiało. Ja tak tutaj spaceruję i trochę taką przechadzkę wam urządzam. Ale jakbyście... O, tutaj jeszcze... dobra, jeszcze widać ciekawą rzecz. Jak sobie popatrzymy do góry, jak przekręcimy kamerę w górę, to widać dziurę w suficie i to co w tej chwili widać, to co tam widać na końcu tego szybu, to już jest na powierzchni. To jest hala na powierzchni, czyli ten szyb biegnie 100 metrów do góry. Olbrzymi szyb. Dlaczego on tutaj jest? No dlatego, że ten detektor, on został zbudowany na powierzchni. A te wszystkie elementy, które tutaj widać, one zostały opuszczone pod ziemię, jeden po drugim, właśnie przez ten szyb. 11 elementów detektora, ważących po 1000 ton każdy, poza środkowym, do którego przyczepiony jest też ten magnes, który waży, uwaga, 2,5 miliona kilogramów. I taki wielki kloc o wadze 2,5 miliona kilogramów musiał tym szybem tutaj zjechać. Taka operacja, ciekawostka, trwa około 10 godzin. Trwała, bo to było zrobione raz i teraz detektor już jest na ziemi. 10 godzin trwa opuszczanie takiego elementu w dół, 100 metrów, do momentu, aż on spocznie na podłodze i potem na tych poduszkach można go sobie przesunąć na miejsce. Co ciekawe, ten centralny element, o którym mówię, nie dość, że był najcięższy, ważył 2,5 miliona kilogramów, on jeszcze się ledwo mieścił w ten szyb. To znaczy były takie miejsca, że prześwit pomiędzy ścianami tego co zjeżdżało, a ścianami szybu, to było mniej więcej 10 centymetrów. Więc wyobraźcie sobie 100-metrowe wahadło, które nie może się wychylić o 10 centymetrów, bo uderzymy w ścianę. Więc to jest bardzo, bardzo delikatna operacja, a dodatkowo dźwig, który to trzyma, musi być w stanie utrzymać 2,5 miliona kilogramów. Więc tego dźwigu tutaj już nie ma. On przyjechał tutaj tylko raz w 2005 roku, o ile się nie mylę, to się działo. On przyjechał tutaj, najpierw został przetestowany, to znaczy podwieszono na nim 2,5 miliona kilogramów jakichś betonowych bloków, żeby zobaczyć, bez w ogóle otwierania tego szybu, żeby zobaczyć, czy on jest w stanie utrzymać taką ilość, taką wagę. Nie był w stanie. Coś tam trzeszczało, coś puściło, musieli go poprawić. Jak już przeszedł testy, no to powierzyliśmy mu nasz detektor i kawałek po kawałku ten detektor został spuszczony pod ziemię, po czym ten dźwig został spakowany, rozmontowany, spakowany w walizki i poleciał do Afryki Południowej, bo tam akurat budowali stadion na Mistrzostwa Świata bodajże w piłce nożnej i tam trzeba było dach tego stadionu podnieść i ten dźwig do tego właśnie był potrzebny. Więc to jest taki dźwig, który sobie jeździ z miejsca na miejsce na świecie, jak trzeba coś podnieść, no to on wtedy tam jedzie. Więc jego tutaj już nie ma. No dobra, przejdźmy się jeszcze. I think we will go one level up, right? Przejdźmy się jeszcze pięterko wyżej. Dobra, to zanim opuścimy naszą halę, to miejsce, gdzie akurat teraz jesteśmy, to jest miejsce, gdzie przychodzą wycieczki. Więc jeżeli przychodzi wycieczka, taka jak powiedzmy wycieczka ze szkoły, jeżeli wy byście przyjechali z wycieczką do CMS-u i można byłoby tu wejść akurat, to byście przyszli dokładnie w to miejsce, bo niestety wycieczki nie mogą sobie chodzić po całej hali, tylko tutaj za tą barierką jest miejsce, gdzie są wpuszczane wycieczki i stąd moglibyście detektor oglądać. Więc to co widzimy w tej chwili, to jest to, co może obejrzeć wycieczka, która tutaj przyjedzie osobiście,
Natomiast wycieczka wirtualna, taka jak wasza, no jest trochę prościej, możemy sobie chodzić gdzie chcemy, prawie gdzie chcemy, więc mogłem wam pokazać trochę więcej. Dobra, to może we go back. Będziemy się kierować teraz z powrotem na powierzchnię, bo nie wiem, która jest godzina, ale podejrzewam, że już znając siebie, już tutaj się trochę rozgadałem. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Wrócimy inną drogą, niż żeśmy przyszli. Wrócimy drogą, którą właśnie normalnie mogą przychodzić wycieczki. Tylko znowu muszę się... zresztą zdaje się, że jakaś wycieczka malutka tutaj jest, bo już ich słyszę. No tutaj akurat widać kilka szczęśliwych osób, które akurat ktoś im zorganizował wycieczkę pod ziemię. Tu gdzie teraz jesteśmy, to jest dokładnie to miejsce, o którym mówiłem wam wcześniej. To znaczy, jeżeli przyjeżdża wycieczka, a w danym momencie są zderzenia, to z wycieczką dochodzimy tutaj. I tych drzwi już przekroczyć nie można, bo jak są zderzenia, nikt nie może być w środku. Jeżeli ja bym te drzwi w jakikolwiek sposób, nie wiem, otworzył czy coś tam, to natychmiast akcelerator by się sam automatycznie wyłączył, bo po prostu tam w środku przebywać nie wolno, jak zderzenia są, bo byłoby to daleko, znaczy delikatnie mówiąc, szkodliwe dla zdrowia. Także to tylko chciałem wam pokazać tą tutaj miejscówkę. Sorry, I'll just pass by, thanks. Tam też ze drzwiami kolegów z Polski, koledzy z Polski mi mignęli, Polacy są wszędzie. Tutaj mamy jeszcze taką halę, która też jest ciekawa, bo... to, co tutaj się znajduje, są dwie tak naprawdę rzeczy. Jedna jest powiedzmy trywialna, to znaczy zasilanie detektora, systemy zarządzania gazem, to tak naprawdę nie tutaj, w innej podobnej sali, ale zasilanie części detektora, ale przede wszystkim to, co tutaj jest, to tutaj jest mózg, a tak naprawdę pół mózgu systemu wyzwalania, o którym mówiłem wcześniej, czyli tego, który wybiera zderzenia z 40 milionów, bo to nie jest takie oczywiste. Przychodzi 40 milionów zderzeń na sekundę i my mamy wybrać, ktoś w jakiś sposób, jakiś algorytm musi wybrać, które są ciekawe, które chcemy zapisać. I od tego algorytmu w zasadzie zależy wszystko. Bo jeżeli nie zapiszemy tych, w których naprawdę wydarzyło się coś ciekawego, no to fizycy ich potem nigdy nie zobaczą, bo fizycy jedyne, co zapisujemy na dysk, to są te, które ten system wybierze. Więc on jest zrobiony tak, że on jest zrobiony dwuetapowo i to, co jest tutaj, to jest etap pierwszy. Możemy sobie... tak naprawdę to mogę wam pokazać jeden konkretny fragment etapu pierwszego, mianowicie ten, który wkład mieli Polacy. Gdzieś to na pewno tutaj znajdę. O, proszę bardzo, tutaj, jeżeli sobie popatrzymy na logo, to jest IPJ, czyli to się w tej chwili nazywa NCBJ, to jest Świerk. Dawniej to był Instytut Problemów Jądrowych w Świerku. Mamy Uniwersytet Warszawski i gdzieś tutaj powinna być jeszcze Politechnika Warszawska, której z jakiegoś powodu nie widzę, widocznie jestem ślepy. Jest ISE, Piotrek. A ISE, no właśnie. Instytut Tomasz, Systemów Elektronicznych. Tomasz, absolwent Politechniki, jest tutaj lepiej ode mnie poinformowany. Ja się wykazałem kompletną ignorancją. No więc to jest, krótko mówiąc, ta elektronika, a tak naprawdę logika, którą ta elektronika wykonuje, to jest główny aparaturowy wkład Polaków, a konkretnie grupy warszawskiej, bo akurat w CMS-ie jest grupa z Warszawy. Na przykład w eksperymencie Atlas jest grupa z Krakowa. No to jest jakby geograficznie różnie tam porozmieszczane, ale w CMS-ie głównie jest obecna grupa warszawska, czyli właśnie Uniwersytet Warszawski, Politechnika i obecnie NCBJ, czyli Świerk. I to, co tutaj jest, to są układy elektroniczne, które zajmują się selekcją zderzeń
ten sposób, że tutaj przychodzą przez takie linki optyczne, przez światłowody, informacje z detektora. Te kable, które są tutaj powpinane, drugi koniec takich światłowodów jest fizycznie już na detektorze, w kawernie, gdzie byliśmy przed chwilą. Informacja z detektora trafia tutaj, a te układy na podstawie tej szczątkowej informacji próbują podjąć decyzję, czy było coś ciekawego, czy nie. I to, co tutaj jest w tej hali, układ, który w tej chwili widzicie, ale też mnóstwo innych, które akurat nie mają nic wspólnego z Polską, to wam pokazuję, bo to jest właśnie nasz powiedzmy polski wkład. Te układy wybierają z 40 milionów zderzeń 100 tysięcy najlepszych. 100 tysięcy. Bo i to jest jakby, tak jak powiedziałem, że ten mózg składa się z dwóch połów, to jest pierwsza połowa tego mózgu, pierwszy element, po angielsku się mówi na to level one, czyli pierwszy poziom systemu wyzwalania. Dlaczego ten system jest podzielony na poziomy? Bo to, co tutaj się dzieje, to są układy takie, jak żeście widzieli tam, to są układy FPGA, czyli programowalne układy elektroniczne, w których są zaprute jakieś algorytmy wymyślone, wysymulowane przez ludzi. Jeżeli byśmy chcieli coś zmienić, to nie jest takie proste, bo trzeba te nowe algorytmy wysymulować, potem ten firmware w tych układach powgrywać. Nawet nie wiem, co Tomek wie dużo lepiej ode mnie, na czym to polega, ale jest to skomplikowana operacja. Dlatego ten system został podzielony na dwa etapy. Jeden etap jest tutaj bardzo blisko detektora i on z 40 milionów zderzeń na sekundę wybiera 100 tysięcy, a potem te 100 tysięcy jest wysyłane na powierzchnię i na powierzchni jest po prostu farma 2000 procesorów CPU. I ta farma już przy pomocy najzwyklejszego w świecie kodu napisanego w C++ i częściowo w Pythonie analizuje te zderzenia i to jest ten sam kod, którego my potem używamy do analizy tych zderzeń. To, co tam się wykonuje, ponieważ tych CPU jest 2000, każdy z nich pracuje niezależnie, no to jesteśmy w stanie przetwarzać 2000 zderzeń jednocześnie. Więc jeżeli dostajemy 100 tysięcy zderzeń na sekundę, no to podzielimy to przez 2000, czyli każdy procesor musi przetworzyć 50 zderzeń na sekundę. No i okazuje się, że to jest prędkość, którą jesteśmy w stanie, ten kod chodzi z taką prędkością, że 50 zderzeń na sekundę jeden procesor jest w stanie przetworzyć i dać nam odpowiedź, bierzemy albo nie bierzemy. Ja chciałem... Tak, chciałem tylko od siebie dodać taką małą dygresyjkę. Sorry, tutaj jest opóźnienie, więc sobie będziemy wchodzić w słowo. Ten trigger pierwszego poziomu, który Piotrek wam przedstawił, te niebieskie fafy, wyobraźcie sobie, mamy zderzenie, mamy 40 milionów zderzeń na sekundę, czyli efektywnie mamy zderzenie co 25 nanosekund, 25 miliardowych części sekundy. I ponieważ nie możemy tych zderzeń zapisywać, to cała ta elektronika ma 25 nanosekund na zadecydowanie, na przetworzenie danych z konkretnego zderzenia i zadecydowanie, interesujące czy nieinteresujące. Jest to problem techniczny, który jest bardzo wymagający i zajęło bardzo dużo czasu i życia, żeby to rozwiązać i żeby to działało. No, tak, to ponad 10 lat było projektowane, symulowane, budowane i tak dalej. To nie jest coś, co jest takie hop-siup. Jeszcze skończę wątek, który mówiłem. Więc to jest podzielone na dwa poziomy, dlatego że na dole jest jakby taka zgrubna filtracja, którą jest ciężko modyfikować, a na górze to jest zwykły kod napisany w C, który, jeżeli byśmy chcieli zmienić ten algorytm, to po prostu wystarczy tylko rozpropagować po całej farmie nowy kod i pół godziny później niemalże ten algorytm może być inny. Więc to jest na dole jest element, który działa bardzo szybko, ale jest mało elastyczny, a na górze jest element, który działa już trochę wolniej. Mam mniej danych do przetworzenia, bo ten element na dole już się przetworzył, ale za to jest elastyczny, bardzo łatwo można go modyfikować, zmieniać nawet w trakcie, jak są zderzenia, bo jeżeli się napełni LHC protonami, to jak on zderza protony, to tych protonów po troszeczku ubywa. I taka wiązka potrafi krążyć i zderzać się przez kilkanaście godzin nawet. Przez kilkanaście godzin. Przypominam, w każdej sekundzie z kilkunastu godzin jest 40 milionów zderzeń. Non-stop przez kilkanaście godzin trwają takie zderzenia i ich się robi coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. I w trakcie, jak ich ubywa, to my tak naprawdę troszeczkę zmieniamy parametry tego systemu, no bo jak tych zderzeń jest mniej, to my możemy troszeczkę być bardziej, powiedzmy, liberalni w wyborze, które zderzenia bierzemy, bo my chcemy z grubsza utrzymać taką samą ilość 1000 na sekundę. Więc jak zderzeń jest mniej, no to możemy ich brać trochę większy odsetek. Więc to się wtedy po prostu dynamicznie ten trigger przestraja.
w FPGA to byłoby nie do zrobienia praktycznie, a jeżeli to jest tylko w software'ze, gdzieś tam jakiś parametr przestawić i można to robić. Dobra, to będziemy się kierować już do windy. We're about to go up, to be honest, but you're going to be. I don't know. I just wanted to show the shaft, to be honest. Możemy jeszcze sobie przez chwilkę zobaczyć. W tej chwili pojedziemy na górę windą. O tam. To praktycznie ciężko jest zobaczyć, gdzie pojedziemy. Tutaj widać, no, jak Noemi tutaj wymanewruje telefonem, to może coś zobaczymy, ale z trudem. Tutaj jest klatka schodowa. Tutaj jest klatka schodowa, którą można wydostać się na powierzchnię. Natomiast tej klatki schodowej się nie używa i jej nie wolno używać. Jej nie wolno używać nawet w sytuacjach jakiegoś zagrożenia, na przykład pożaru. Ewakuacja odbywa się zawsze przy pomocy windy. Czyli odwrotnie niż wszyscy mogą być przyzwyczajeni. Let's go, Noemi. Thanks. A, grupka przedtem już tutaj pojechała, to mamy teraz chwilę, żeby skończyć mówić to, co mówiłem. Więc tutaj mamy windę. Więc instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowe i tak dalej tutaj są takie, że jeżeli tylko jest jakieś niebezpieczeństwo, to nie wolno iść schodami, tylko zawsze trzeba jechać windą. Dlaczego? No, przede wszystkim ten szyb, w którym w tej chwili jesteśmy, on jest ognioodporny. Te drzwi tutaj są zabezpieczone przed ogniem i tutaj w ogóle jest tłoczone powietrze, więc tak naprawdę ciśnienie tego powietrza wypycha te drzwi na zewnątrz i powoduje, że nic z zewnątrz się tutaj nie dostanie. No a winda jest po prostu zabudowana w takim grubym, betonowym szybie. Jeżeli tam na zewnątrz za ścianą by hulał pożar, to ja mógłbym sobie spokojnie tą windą się ewakuować. Natomiast dlaczego nie należy się ewakuować schodami? No. To jest 100 metrów do góry. 100 metrów do góry po schodach to nie jest wcale takie hop-siup. Jeżeli by chcieć uciekać przed pożarem, czy też uciekać przed czymkolwiek po schodach, no to nie każdy sobie, znaczy po prostu ludzie się zmęczą, dostaną zadyszki, a ogień pójdzie szybciej, a szczególnie dym. Ponieważ pożar z budynków zwykle się ucieka schodami, no bo ucieka się w dół. Natomiast tutaj droga biegnie do góry w tą samą stronę co ogień i to po prostu jest, no, bezpieczniej jest windą, krótko mówiąc. Nie żeby to się kiedykolwiek wydarzyło, no ale oczywiście wszystko zostało zaprojektowane na każdą ewentualność. Zawołamy windę i możemy powoli zmierzać z powrotem do sali kontroli. Więc ja myślę, że już możemy głównie teraz przejść od tego, że ja mówię, do tego, że wy mówicie, to znaczy, no pewnie też ja będę mówił i Tomek będzie mówił, ale pytanie jest, czy macie jakieś pytania, bo ja w zasadzie główną historię już opowiedziałem. Nie krępujcie się, jesteśmy tu dla was. A na dodatku zaraz urwie, bo będziemy znowu jechać windą. Ja mam pytanko. Pytanko mam. Proszę bardzo. O, to jak są przechowywane te cząstki, jak są ładowane do tego działa? I czy byli panowie w świerku, też takie pytanie. To trzy pytania razem. Trzy pytania, to zaraz. Tomek, może opowiesz o tym, skąd się biorą protony. Dobra. W AC. Bo ja zniknę w windzie. Piotrek jedzie windą, więc zaraz traci zasięg. Skąd się biorą protony w maszynie? Bo strzelamy protonami. Proton to jest jedna z najprostszych cząstek, to jest jedna z cząstek elementarnych z ładunkiem dodatnim, jądro atomu wodoru. Więc bierzemy je z małej butli z wodorem. Tak jak już opowiadaliśmy wam z Piotrkiem, cała przygoda ze zderzaniem cząstek zaczyna się w linaku czwartym, to jest akcelerator liniowy i on ma na samym początku tak zwany particle source, źródło cząstek, do którego doprowadzamy z małej butli wodór. Tam za pomocą odpowiednio ukształtowanego pola magnetycznego, elektrycznego i mikrofal obdzieramy ten wodór z elektronów
i zostają nam same protony. Potem za pomocą czegoś, co się nazywa quadruple RF, RFQ, to już jest bardzo zaawansowana technologia, robimy z tego wiązkę, którą potem przyspieszamy. No i wiązka wstępnie przyspieszona w linaku czwartym trafia do kolejnego akceleratora, który nazywa się booster. Z boostera trafia do akceleratora, który nazywa się proton synchrotron, ma 600 metrów długości. Potem do superproton synchrotronu 7 km i wreszcie do LHC, gdzie te dwie wiązki ze sobą zderzamy. No to mniej więcej tyle w tym temacie mogę powiedzieć. Coś jeszcze? A jakie było drugie pytanie? Czy byliśmy w Świerku? Czy byliśmy w Świerku? No ja byłem dawno temu. Ja pracowałem w Świerku przez długie lata. Aczkolwiek nie fizycznie w Świerku, bo pracowałem jako fizyk cząstek, a dział fizyki cząstek znajduje się na Chorzej w Warszawie, obok dawnego Wydziału Fizyki UW, którego już tam zresztą nie ma od jakiegoś czasu, a więc w Świerku byłem tylko raptem kilka razy na sztuki, ale byłem pracownikiem jeszcze kiedyś IPJ-u, a potem CBJ-u. No, ale jeszcze jedno pytanie. Ile osób pracuje w CMS-ie? W CERN-ie. W CMS-ie. W CERN-ie może być też. No, w CMS-ie to jest ciekawostka. Przełączę. Robić. Założę Piotr, odpowiesz? Normalne słuchawki. Będę się tego kasku nieszczęsnego. Dobra, więc w CMS-ie, w CERN-ie i w CMS-ie to są dwie różne rzeczy, eksperymenty i sam CERN. Bo CERN to jest laboratorium, to jest infrastruktura, która zapewnia akceleratory, wiązki, przestrzeń, miejsce, budynki i tak dalej, i tak dalej. W CERN-ie jakie to są te liczby? Znaczy, generalnie na co dzień w CERN-ie jest około 11 tysięcy osób. Tym, że to nie są pracownicy z CERN-u, znaczy jakby pracowników CERN-u z tego jest, nie wiem, co, pamiętasz Tomek, 2-3 tysiące? Nie wiem, ja słyszałem może, o 5 tysiącach, ale... Może 5 tysięcy, a reszta to są tak zwani użytkownicy, czyli ludzie z innych... Co mi tu na głowie sterczy? Ludzie powiedzmy z różnych instytutów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj robić badania, czyli na przykład tacy ludzie jak ludzie z eksperymentów, bo ludzie, którzy pracują przy eksperymencie CMS, tym tutaj, w większości nie są jakby, nie, jeżeli są tutaj na stałe, to są tylko dlatego, że ich macierzysta instytucja ich wysłała, ich uniwersytet z, nie wiem, z Kalifornii, czy z Warszawy, czy z Rzymu, czy z innego Sydney ich tutaj wysłał, po to, żeby tutaj posiedzieli tydzień, miesiąc, rok i popracowali przy tym eksperymencie, ale generalnie badania w eksperymentach, eksperyment to jest, jak to się po angielsku mówi, collaboration, po polsku to się tłumaczyło kolaboracja, co niestety się źle kojarzy, więc się mówi czasami współpraca albo coś takiego. Więc eksperyment to jest 5 tysięcy osób. 5 tysięcy osób wspólnie razem prowadzi badania w takim eksperymencie, jak CMS to jest między 5 tysięcy osób i to są osoby z kilkuset instytucji z kilkudziesięciu państw, które wspólnie razem ten eksperyment wybudowały i prowadzą badania. I jeżeli taki eksperyment coś opublikuje, to każda taka publikacja ma 5 tysięcy autorów. Zasada jest taka, że każdy członek eksperymentu podpisuje każdą publikację. Więc jeżeli się w takim eksperymencie jest, a ja przez długie lata byłem, no to codziennie każdy miał po setkę czy kilkaset publikacji. Nie, wróć. CMS już w tej chwili opublikował 10 tysięcy, nawet robiłem z tej okazji filmik. Opublikował 10 tysięcy publikacji przez od roku 2000, powiedzmy 9 czy 8. Tylko, że niestety każda ma po 5 tysięcy autorów, więc to też jest różnie postrzegane. Ale to są olbrzymie ilości ludzi, które na czymś takim pracują. Dokładnie. Ja bardzo polecam swoją drogą, Piotrka, filmy na YouTubie CERN-owym, które w przystępny sposób wyjaśniają, co tutaj robimy, w jaki sposób odkrywamy prawa rządzące fizyką cząstek. YouTube CERN. Są jakieś pytania jeszcze? Może nie pytania, Tomaszu. Twój nauczyciel się odzywa. Dziękujemy. Słyszę.
Dziękujemy, że przede wszystkim się pokazałeś dzisiaj tutaj w programie, bo taką miłą niespodziankę nam zrobiłeś, bo powiedziałeś, że będziesz nieobecny w czasie tych, w czasie tego łączenia. Więc dzięki Tobie tutaj mamy to połączenie. Młodzież mogła może poznać trochę tajniki CERN-u. To dzięki Piotrkowi, a nie mi. No, pana Piotra też serdecznie pozdrawiamy. Jak będzie pan w Polsce, zapraszamy do naszej szkoły, może na jakiś wykład. Także naprawdę jestem taki trochę super zaskoczony, że Tomasz wystąpiłeś tutaj, razem się pokazałeś, bo jak przychodzisz do szkoły, to nie bardzo chcesz tutaj jakiś wykładzik zrobić, trochę młodzieży podpowiedzieć. Może byście panowie jeszcze powiedzieli, czy zachęcili, jak tam się dostać, żeby pracować na przykład w CERN-ie. Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić, to jest bardzo proste. Dziękuję. Dziękujemy również. I odpowiadając na pytanie, co trzeba zrobić, żeby pracować w CERN-ie, odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba chcieć i trzeba, że tak powiem, zgłosić się. Bo wbrew, może nie wiem, może niektórzy myślą, że CERN to są jacyś tacy po prostu, nie wiem, jacyś ludzie, którzy mają jakieś niesłychane kwalifikacje, Bóg wie jakie mózgi czy coś tam, no a to widać, jakichś takich dwóch zwykłych gości. No właśnie. Traf chciał, że tutaj wylądowali. W zależności od tego, co człowiek robi, bo my z Tomkiem też jesteśmy z różnych, aczkolwiek z pokrewnych dziedzin, no bo ja jestem z wykształcenia fizykiem cząstek i przyjechałem tutaj de facto w eksperymencie CMS, pracując jako fizyk cząstek, zrobiwszy uprzednio doktorat. Przyjechałem analizować dane i tak przez długie lata siedziałem, aczkolwiek pracę w CERN-ie dostałem, uwaga, jako producent materiałów audiowizualnych, czyli de facto kamerzysta. I montażysta, i w tej chwili pracuje przy tego typu tematyce. Natomiast Tomek jest inżynierem, elektronikiem, programistą i ma mnóstwo innych kwalifikacji. Ja nie umiem programować, wypraszam sobie. Może nie jest z wykształcenia programistą, ale jest na pewno świetnym programistą i pracuje akurat w tej dziedzinie. Ale CERN zatrudnia też prawników, informatyków właśnie, sprzątaczki to może mnie raczej z okolicy, ale zatrudnia kadrę administracyjną, zatrudnia ludzi związanych, nie wiem, z ochroną środowiska, mnóstwo ludzi związanych z inżynierią, przeróżne rodzaje inżynierii, materiałowa, geodezja, Bóg wie co, niemalże praktycznie, może nie aż o każdym profilu ludzie, ale na pewno CERN to nie jest miejsce, które zatrudnia fizyków cząstek, bo akurat fizyków cząstek CERN zatrudnia stosunkowo mało. Natomiast zatrudnia sporo fizyków stosowanych, fizyków akceleratorów, ale głównie zatrudnia właśnie inżynierów, personel techniczny, nie wiem co jeszcze Tomek, jakiego typu. No mamy nawet lekarzy. A i słuchajcie, strażaków. Mamy strażaków, tak, najlepsza straż pożarna w okolicy jest w CERN-ie i wzywają ich też do wszelkiego rodzaju wypadków i innych nieszczęść w okolicach CERN-u, w całym tutaj regionie w promieniu 20 kilometrów. Z ciekawostek mamy też zawodowego owczarza, zawodowego pasterza owiec, ponieważ na terenie CERN-u pasie się stadko owiec, które służą nam troszeczkę za monitor skażenia środowiska. Nigdy tutaj żadnego skażenia promieniotwórczego nie odnotowano, natomiast te owce są regularnie badane i ktoś się nimi zajmuje. Więc jak widzicie, mamy tutaj bardzo szeroki przekrój specjalności. Aczkolwiek ta pozycja akurat jest w tej chwili obsadzona, ale jest mnóstwo innych. Więc tutaj przyjeżdżać można nawet jako student. Jest taki program dla studentów bodajże trzeciego czy czwartego roku, przeróżnych kierunków, też od technicznych po administracyjne, gdzie ludzie przyjeżdżają na taki płatny staż wakacyjny na 2-3 miesiące, a potem można pod koniec studiów przyjechać w ramach takiego stażu przed magisterką i to też ludzie przyjeżdżają. Mieliśmy, ja ostatnio pracowałem z dziewczyną ze studiów dziennikarskich, która zajmowała się pisaniem artykułów, są ludzie, którzy zajmują się nawet obsługą, nie wiem, mediów społecznościowych, jak również właśnie inżynierowie, fizycy i tak dalej. Więc jak również można, jakby już jak się ma jakieś kwalifikacje, można po prostu zaaplikować na o pracę w CERN-ie. CERN po prostu regularnie ogłasza
nabór ludzi do pracy na przeróżnych stanowiskach i można po prostu zgłosić się i zostać zaproszonym na rozmowę o pracę i tą pracę dostać, bądź nie. To z grubsza tak wygląda droga do celu. Dokładnie. Czy jeszcze możemy odpowiedzieć na jakieś wasze pytania, jeśli chcecie? Widzę rękę. Teraz jestem dobry, bo widzę ręce. Halo? Halo? Tak? O, to dlaczego strzelacie tylko wodorem, bo wspomnieliście o tym wcześniej. Odpowiedź brzmi nie. A, to nie ciekawe. To znaczy strzelamy, głównie LHC zderza protony, to znaczy jądra wodoru, ale co jakiś czas zderza też jądra innych pierwiastków, to tak zwane ciężkie jony, w żargonie się mówi wiązki ciężkojonowe i to są do niedawna jądra ołowiu, aczkolwiek teraz jest plan, żeby kilka innych pierwiastków do tego wykorzystać, czyli zamiast zderzać dwie cząstki ze sobą, to zderzamy 200 na 200 cząstek i patrzymy, co się tam stanie. To jest bardzo ciekawa fizyka, bo to jest niepowtarzalna okazja odtworzenia takiego stanu materii, który prawdopodobnie występował we Wszechświecie tylko raz, jak ten Wszechświat się zaczął. Mniej więcej do milisekund po wielkim wybuchu materia i energia były tak gęste, że był taki stan zwany plazmą kwarkowo-gluonową, czyli cząsteczki takie jak proton i neutron w ogóle nie istniały, tylko to, z czego one się składają, tworzyło taką śmieszną zupę i to próbujemy badać, zderzając ciężkie jony. A generalnie zderzamy protony. Natomiast pytanie być może było na przykład, dlaczego nie zderzamy elektronów czy jakichś innych cząstek. To trochę wynika ze specyfiki, znaczy akcelerator się buduje pod konkretny typ cząstek. Więc w tym samym tunelu był do roku 2000 był akcelerator, który zderzał elektrony z antyelektronami, a to był zupełnie inny akcelerator. Jego trzeba było wyjąć, zbudować nowy i ten teraz zderza protony, bo każda wiązka ma inną specyfikę, inaczej się ją przyspiesza, inaczej się ją zakrzywia, inaczej się ją steruje. Więc ten konkretny akcelerator został wybudowany dla protonów i można w nim do niego wstrzyknąć ciężkie jony, ale nie bardzo da się do niego wstrzyknąć coś innego, bo to po prostu nie zadziała. Nie wiem, czy takie właśnie było pytanie, ale mam nadzieję, że tak. Jest pytanie z tłumu, ekonomiczne kolejne. Jaki jest zasięg zarabiania w CERN-ie? Zasięg czego? Zarobków. Chodzi ci o widełki, chodzi wam o widełki. Jakby to powiedzieć? Nie narzekamy. Nie narzekamy. Czy się opłaca, czy nie? Opłaca się. Gdyby się nie opłacało, to nie siedzielibyśmy tutaj. Nie wiem, jaka jest minimalna pensja na stałym kontrakcie, ale nie wiem, pewnie z 5 czy 6 tysięcy franków miesięcznie od tego się zaczyna. Tak, na takim regularnym kontrakcie o pracę dla zwykłego technika to jest powiedzmy 5-6 tysięcy franków. Inżynierowie fizycy dostają troszeczkę więcej. Student, który jest na praktykach, dostaje 3200 na rękę miesięcznie. Nie wiem, ile teraz się zarabia w Polsce, ale chyba mniej. Zależy na jakim stanowisku oczywiście. Jeszcze jedno pytanie, czy przy zderzaniu tych jonów wytwarza się duża temperatura i jak tak, to jak chłodzone to jest? Wytwarza się największa temperatura, jaka istnieje. Przy zderzaniu jonów, temperatura, która się wytwarza w tym zderzeniu, to jest temperatura, która w przyrodzie w zasadzie nie występuje. Aczkolwiek są podejrzenia, że być może w sercach gwiazd neutronowych jest coś podobnego, ale to raczej nie aż tak ciepło. Wytwarza się temperatura, która w przyrodzie występowała tylko przez chwilę po tym, jak Wszechświat powstał. A generalnie takiej temperatury nigdzie nie ma. To jest najgorętsze miejsce we Wszechświecie przez chwilę. Praktycznie, prawie. Natomiast tego nie trzeba chłodzić, bo to jest temperatura tylko paru smutnych protonów i neutronów. I one po prostu przez chwilę tam jest gorąco,
między tymi cząstkami, po czym te cząstki się rozlatują na wszystko. Ale co to jest temperatura? Co to jest w ogóle temperatura? Temperatura to jest energia cząstek, prawda? Jeżeli sobie wyobrazimy gaz, powiedzmy zamkniemy w pudełku gaz i będziemy mieli cząstki, które sobie w tym pudełku fruwają, no to gaz zimny, no to te cząstki latają powoli. Gaz gorący, no to te cząstki latają szybko. No więc tam mamy kilka cząstek, które przez chwilę latają bardzo szybko. Ale energia tego, ponieważ to jest tylko kilka cząstek, to nawet jeżeli to jest temperatura, kolosalna temperatura, tysiące razy gorętsza niż wnętrze Słońca, to w sumie tam tego ciepła jest tyle, że to by nie starczyło do ogrzania, nie wiem, czy to w ogóle by człowiek poczuł, jakby tego dotknął. Bo to jest olbrzymia temperatura czegoś bardzo małego. To tak jakby ogrzewać planetę Ziemię zapałką. Nie? Zapałka jest gorąca, ale na Ziemi się nie zrobi cieplej od tego, że ja zapalę zapałkę. To tak samo tam. Robimy kolosalną temperaturę, ale nic w ten sposób nie ogrzejemy. Bo to jest tylko kilka cząstek, które przez chwilę jest w takiej temperaturze. Wiecie, przeliczając energię kinetyczną pojedynczego protonu w stężeniach w LHC na taką ludzką miarę, to każda z tych cząstek, każdy jeden proton ma energię dobrze rozpędzonego komara mniej więcej. Tak. Więc to jest tyle, ile ma komar, tylko że ta cała energia jednego komara jest zamknięta w jednej małej cząstce. A ile takich cząstek normalnie komar ma? To nawet nie chcemy się nad tym zastanawiać, bo to jest strasznie dużo. No, jak pewnie wie. Podobno taka prosta kalkulacja to jest, że pojedynczy proton w typowej wiązce w LHC ma energię komara, natomiast wszystkie cząstki w całym akceleratorze krążące mają mniej więcej energię dobrze rozpędzonego lotniskowca. TGV. Lotniskowca. Albo TGV, nie wiem właśnie. TGV, lotniskowca jest. No ale lotniskowcy powolniej pływają, więc wiesz, prędkość tam się z kwadratem skaluje. Nie ma zgody między nami, musimy sprawdzić. Dokładnie, no musimy zajrzeć na Wikipedię i zobaczyć. Słuchamy dalej pytań. Jeżeli jeszcze jakieś są. Chyba no myślę, wycieczka taka, chciałem zapytać o wycieczkę do CERN-u. Gdyby przyjechać do CERN-u na wycieczkę z młodzieżą, jest pytanie, jaka to najlepsza to jest grupa liczbowo, a po drugie, ile to czasu by było zagospodarowania, jeden dzień, dwa dni? No nie, niestety, ponieważ wycieczek w CERN-ie jest taka ilość, że wycieczka w CERN-ie dostaje pół dnia na zwiedzanie. To znaczy generalnie jak wycieczka przyjeżdża do CERN-u i to są wycieczki, które mają do 48 osób, ale tak naprawdę prędzej, zaraz nie pamiętam w tej chwili. Wycieczek już nie było tak dawno, że zapomniałem jak to wszystko wygląda, ale wydaje mi się, że standardowe wycieczki to jest maks 48, bo jak jest przewodnik, który oprowadza, taki przewodnik może mieć maksimum 12 osób sobie przypisanych. I czasami są takie wycieczki, że tych przewodników jest czwórka. Ale też są restrykcje, ile osób naraz może wejść w jakieś miejsce. A wydaje mi się, że tak około 40 osób to jest optymalna liczba, albo 20. Natomiast taka wycieczka dostaje standardowy program dla wycieczek jest półdniowy. To znaczy jest najpierw wykład wprowadzający, godzinka, i potem dwa razy po godzince zwiedzanie jakiegoś jednego miejsca i zwiedzanie jakiegoś innego miejsca. Czasami, jeżeli wiedzieć, kogo zapytać, na przykład Tomka albo mnie, to jesteśmy w stanie, że tak powiem, na własną rękę takiej wycieczce zorganizować jeszcze może jakiś dodatkowy wykład, albo czasami zabrać się jeszcze jakieś jedno dodatkowe miejsce. Natomiast jeżeli po prostu się, każda wycieczka, która po prostu przyjeżdża do CERN-u, bo się zgłosi na przyjazd do CERN-u, dostaje taki południowy program albo przedpołudnie do obiadu o 12, albo popołudnie od 2 do 5 i tyle. Tak to w tej chwili wygląda. Macie, jeżeli nie macie pytań, to pewnie z naszej strony powoli kończymy. Nie wiem, jak panowie tam, czy jeszcze macie... My jeszcze mamy chwilkę. No, to już jakby jesteśmy tutaj dla was. Jeżeli jesteśmy macie jakieś pytania, was, tak. to chętnie pogadamy, a jak nie, no to oczywiście podziękujemy. No, ja tu skieruję pytanie, może nie pytanie, tylko takie uwagi do... Nie uwagi, tylko takie spostrzeżenia tutaj do wszystkich. Proszę państwa, tu są uczniowie klas
i maturalnej klasy, i klasy pierwszej, więc wiele dla was, szczególnie tych najmłodszych, wiele padło zdań czy słów mało zrozumiałych, ale będziecie się uczyli trochę o tym w czasie nauki w liceum. Zachęcam was, żebyście poznawali fizykę. No my tutaj, Tomek wie, że jeździmy do Świerka jak tylko się da, no i tam mamy takie dobre pół dnia, około 6 godzin, prawda, i tam dużo ciekawych rzeczy poznajemy. No Świerka, Genewa, odległość jest kolosalną różnicą. No, zdecydowanie. Odległość jest duża, natomiast jest to trochę dowcipne, bo mi mniej więcej dolecenie z Genewy do Warszawy zajmuje tyle samo, co dojazd z Warszawy do Wysokiego, także świat się troszeczkę skurczył. No tak, tylko że wycieczki szkolne to jednak raczej autokarem przyjeżdżają niż ten. No tak. I wycieczki szkolne to z reguły nie przyjeżdżają do CERN-u, tylko robią po prostu wycieczkę po Europie i ten CERN jest jednym z punktów tej wycieczki, no bo przyjechać tylko do CERN-u, z powrotem się tłuc po to, żeby zobaczyć CERN i powiedzmy przez pół dnia tutaj pobyć, to nie ma specjalnie sensu. Natomiast jeżeli się robi taką objazdową wycieczkę, przy okazji się zaliczy parę innych rzeczy, w Genewie jest sporo rzeczy do zobaczenia, po drodze jest sporo rzeczy do zobaczenia, no to już wtedy zaczyna mieć, można sobie odwiedzić Chamonix, pojechać w Alpy, zobaczyć... No przede wszystkim, jeśli chwiejecie się tu zimą, to można sobie pojechać na Alpy. No tak, to jeszcze jest inna historia. Tu gdzie inny snowboard. Ale zachęcamy, jak najbardziej. Zachęcamy, tak. Bardzo, wycieczek z Polski z reguły jest dużo. Szkół z Polski przyjeżdża mnóstwo tutaj i w sezonie to, w sensie w sezonie, jak nie ma zarazy, to Boże, to nie, średnio rzecz biorąc chyba raz w tygodniu mamy wycieczkę z Polski. Więc tak z 50 rocznie, to nie wiem, czy nie jest z 50 rocznie polskich wycieczek przyjeżdża. No musimy tylko trochę poczekać, aż ten cały bajzel związany z COVID-em troszeczkę się uspokoi, odpuści, bo niestety mamy tutaj dość poważne ograniczenia ze względu na COVID i nie możemy za bardzo przyjmować wycieczek. Tą, którą widzieliście w eksperymencie, to najwyraźniej jacyś VIP-owie mogą być. Nie, w tej chwili są pojedyncze, bardzo małe, ale to malutkie wycieczki, po kilka osób tylko. Delikatnie próbujemy coś zacząć się otwierać, ale to bardzo, bardzo powoli. To myślę, że w tym miejscu chcemy podziękować panom za, chyba, że nie będziemy przeciągali na siłę tego spotkania, bo naprawdę było miło, sympatycznie. Dziękujemy. Bardzo przejrzyście. Zachęcamy, zapraszamy do naszej szkoły. Prawda? Dziękuję młodzieży za wzorowe zachowanie, bo wszyscy siedzieli bardzo grzecznie, spokojnie, prawda? Wysłuchali z ciekawością opowieści panów. My też staraliśmy się być. Staraliśmy się być grzeczni i zachowywać się przynajmniej poprawnie. Dziękujemy. Dziękujemy. Natomiast jeśli ktoś ma z was jakieś pytania, zapraszam, możecie do mnie napisać. Możemy się też kiedyś umówić na jakimś Zoomie. Mogę też, jeśli będę w Wysokiem, wpaść do szkoły i po prostu wam coś poopowiadać. Kontaktujcie się ze mną przez pana profesora Grabowskiego. No i cóż, życzymy wam miłego dnia i może do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszamy. Do zobaczenia. Zapraszamy do nas. Żegnamy również Żegnamy. Ekipę techniczną. Zoltan właśnie pomachał. Dziękuję.